Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy na temat tego wezwanego numer jeden. Czy Andrzej Duda stchórzy i odmówi pojawienia się przed komisjami, bo to, że dostanie zaproszenie na trzy z nich, to więcej niż pewne. Mamy komisję, no przede wszystkim do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Tam się powinien pojawić. Mamy komisję, gdzie będzie się naprawdę bardzo mocno pocił. Już przy tej rosyjskiej się spoci, ale przy Pegasusie, ponieważ Andrzej Duda, z tego co wiemy, no, był ofiarą w jakimś sensie, ale był też beneficjentem informacji z Pegasusa i trzeba ustalić, ile, czy on na przykład otrzymując wiedzę w czasie kampanii z Rafałem Trzaskowskim, miał wiedzę, że pochodzi ona z nielegalnej inwigilacji. To jest raz, to jest to, co trzeba ustalić. Potem powiemy Państwu, ponieważ on dostał informację, że nie będzie debaty z Rafałem Trzaskowskim w Końskich i nie musi się do niej przygotowywać. I pytanie jest takie do niego, kiedy i dlaczego przestał się przygotowywać do debaty, bo to możemy mu udowodnić. Jakby, drodzy Państwo, my Pegasusa nie mamy, ale można, pracując na w normalnych źródłach, można udowodnić tego typu rzeczy, kto i kiedy wydał polecenie wstrzymania prac nad przygotowywaniem Andrzeja Dudy do debaty. To jest kluczowe, drodzy Państwo, w tego typu wyścigach, jeżeli by prezydencki wyścig był prowadzony uczciwie, to informacja, czy dojdzie lub nie dojdzie do debaty, może być kluczowa, dlatego że to też pozwoliło przestawić Jackowi Kurskiemu całkowicie narrację na to, że Rafał Trzaskowski tchórzy. To było przestawienie tego całego kombajnu TVP. Dopóty nie mieli tej stuprocentowej pewności, a pewność otrzymali, uwaga, z Pegasusa, którym po prostu nielegalnie inwigilowali Sławomira Nowaka. Przypominamy wszystkim, że każdy Pegasus w Polsce użyty przeciwko polskiemu obywatelowi jest nielegalny. To zresztą Państwu też chwilę później wytłumaczymy. No i mamy trzecią komisję do spraw afery wizowej. To jest pytanie, kiedy Andrzej Duda dowiedział się o tym, że jego koledzy partyjni handlują wizami i kiedy się dowiedział o skali sprawy. Oczywiście są oficjalne notatki, które wchodzą do prezydenta, natomiast oprócz notatek są też rozmowy. Też jest pytanie, kiedy został o tym poinformowany. No i przede wszystkim chyba najważniejsza kwestia, bez której w ogóle przesłuchanie Dudy jest, być może od tego należy rozpocząć, jedną z osób, jest o wyborach kopertowych. Bo przecież on miał być beneficjentem tej wielkiej ustawki, czyli tych wyborów korespondencyjnych, których celem było to, że Andrzej Duda miał dostać 2/3 głosów i miało to po prostu zabetonować panowanie PiSu po prostu na dekady w Polsce. Ten pomysł z rozpisywaniem tych wyborów kopertowych był taki, że oni zaczęli kombinować, czy już w ogóle, bo to wiecie Państwo, to jest o tyle zabawne, że sam PiS odżegnuje się jak diabeł od święconej wody przed głosowaniem w internecie, które jest dużo bardziej bezpieczne niż głosowanie kopertowe, no bo trudno, jak ktoś operuje i zna mechanizmy, w których potwierdzamy transakcje bankowe, że dziś w Polsce już sporo ludzi, nawet emerytów, posługuje się aplikacjami w smartfonach, żeby weryfikować swoje transakcje bankowe. Jednocześnie się odmawia ludziom prawa do głosu przez internet, dlatego że duża część klasy politycznej, cytuję, nie wie, komu to się będzie opłacało, więc po co zmieniać status quo. Uruchomienie po prostu strumienia głosów ludzi przez internet, bo to zawsze trzeba wstać, pojechać do tego nieszczęsnego punktu wyborczego,
bo to jest różnych zawsze, ale ludzie mieszkają w innych miejscowościach. No jest kłopot. Natomiast teraz, drodzy Państwo, zobaczcie, 3/4 Polaków się zmobilizowało i odsunęliśmy zło. Pytanie, jakby PiS wyglądał, gdyby się udało zmobilizować jeszcze więcej. Tomku, wezwany numer jeden, to Twoje słowa. Tu nie ma pytania, Janku, czy, bo to na pewno tylko kiedy. I ja bym jeszcze spróbował zadać pytanie Andrzejowi Dudzie, bo jak pamiętacie Państwo, to mi właśnie powiedzieli koledzy, że była taka sytuacja, że nagle Duda wystąpił z takim wątkiem, nie będą nam tu w obcych językach. I zadałbym pytanie sztabowi Rafała Trzaskowskiego, bo miała być taka sytuacja, że Rafał Trzaskowski miał być sprowokowany do tego, ale przez ludzi ze swojego sztabu, żeby wypowiedział się po angielsku i sprowokował Dudę, żeby też się powiedział po angielsku. I według tych informacji Duda o tym wiedział. I Duda dlatego wziął tę narrację, nie będą nam tu w obcych językach, bo obroną Dudy miało być to, powiedzieć, że jest w Polsce, nie będzie się zwracał po angielsku, ani tam nie będzie w innym języku. I żeby ten argument dotyczący lepszego przygotowania do prezydentury Rafała Trzaskowskiego, który świetnie się porozumiewa chociażby w różnych językach, żeby to ten argument nie był tak istotny. Bo zwróćcie Państwo, rzeczywiście, ja nie zauważyłem, to nagle wyszło, to nie będzie nam tu ktoś w obcych językach i ta narracja poszła w tym kierunku. I ja bym się zapytał, czy rzeczywiście otrzymał takie informacje, że Rafał Trzaskowski będzie w debacie z Dudą użyje angielszczyzny, żeby sprowokować Dudę, że Duda też będzie się musiał po angielsku powiedzieć i to będzie przepaść. Po prostu przepaść. To jest niezwykle interesujące. Znaczy, takich pytań jest więcej. Rozumiem, że teraz prezydent Duda już tutaj jeszcze brzydziej powie: Panie prezydencie, my i tak szanujemy pałac, bo tak powiemy z Jankiem, tak? Nie, no nie wiem, czy pałac. No, pałac można No, 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 szanować. tak, no wiesz, tak jak pamiętam, jak ojciec mi opowiadał, że można mu w mundur generalski ubrać miotłę i on będzie godzinę stał i salutował, ale ręki podawać nie musi. Tego w Ale to regulaminach gdzie nie ma. I ja też, jeżeli tak, to ja tak samo, nie ma problemu. ja tylko zwracam uwagę na to, że myśmy już zrobili Tomku materiał pod hasłem, że nikt nie szanuje pana Andrzeja Dudy, więc tu sprawę postawiliśmy To jasno. jest oczywista oczywistość, tak jak tu mówi. Andrzej Duda postawił się poza kręgiem osób, kiedy tak naprawdę uczynił ze swojej prezydentury partyjny, no właśnie tutaj taki konfesjonał, może to nie jest dobre tego do rozgrzeszania partyjnych kolegów, bo to nie chodzi o to, że on ich ułaskawił, szanowni państwo. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił dwóch polityków PiS skazanych też tak samo jak Wąsik z Kamińskim za pospolite przestępstwo, może nie pospolite przestępstwo polityczne. W tamtym wypadku chodziło o wyciek informacji do grup, które przestępczych. No, gdyby za to skazywać Wąsika i Kamińskiego, to by nie wyszli z więzienia przez lata, bo przypomnijmy, że no, tolerowali wycieki. W twoim wypadku mieli pełną świadomość tego, że funkcjonujesz w operacji specjalnej, żeby złapać groźnego bandytę, bo osobiście się interesował tym i nadzorował to Mariusz Kamiński. Następnie po wycieku tej informacji odnośnie, którą tak zwaną firmę reprezentujesz w tej sprawie, bo przez Piotra Nisztora nie podjęli żadnych działań dotyczących w ogóle wyjaśnienia nie to, że tego, tylko wyjaśnienia, dlaczego Nisztor, o którym przecież wiedzieli, że pozostaje współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zasadzie osoby udzielającej pomocy biuru, kto i dlaczego go uruchomił w tej sprawie. Czy to powinna być sprawa postępowania, żeby przynajmniej ukarać tych, co wydali to polecenie, żeby. Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Ale tam policji, bo krótko mówiąc, Tomek pojawił się u bardzo groźnego bandyty. Opowiedział mu bajkę, która miała doprowadzić do tego, że groźny bandyta uwierzył w swoją oświetlaną przyszłość, po prostu do której wiodą bramy więzienne. Tomek go po prostu
przekonał, że jak on przekroczy te bramy więzienne, to potem zrobi karierę w wywiadzie wojskowym po prostu. Potem on doszedł do wniosku, że poddanie się to jest po prostu takie wysłanie CV do bardzo ciekawej korporacji. I wszystko się poszło klepać, dlatego że Piotr Nisztor nam wziął i powiedział publicznie, że Tomek Szwajgierz jest współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Drodzy Państwo, nikt I ma tego. 15 milionów, które zginęło A z to swoją CBA. drogą. Jeszcze, a Koło jeszcze do kieszeni, także tak, w 15 ramach milionów takich. jeszcze tego. Więc zanim go tam przyjdziecie odpalić tego, to jeszcze go przepytajcie go na Jego okoliczność. rodzinę może weźcie tak, Gdzie ma te 15? poprzypiekajcie. Gdzie ma te 15 milionów? Więc w porównaniu do drobnego przecieku, za który skazano Zbigniewa Sobotkę, że uwaga, uważajcie, nasi drodzy samorządowcy, bo wasi współpracownicy z grup przestępczych zostaną zawinięci, to w ogóle to. Tam, drodzy Państwo, Jakby nic, to taki wiesz, tak. półgębkie, u mnie cała morda otwarta, Sobotka, taka po tak. prostu. Sobotka dostał 3,5 roku więzienia. I szanowni Państwo, Kwaśniewski go ułaskawił. Kwaśniewski nie uderzał w sąd, nie robił sobie fotek z Sobotką i nie epatował demoralizacją. Bo co tak naprawdę, to czego tak naprawdę prowadzi to, co zrobił tego? To prowadzi do sytuacji takiej, w której oni chcą uzyskać status, że Wąsik z Kamińskim, czy Wąsik z Kamińskim, że w ogóle żaden funkcjonariusz PiS-u nie może odpowiadać w Polsce za przestępstwa. To jest ich koncepcja tego. To znaczy, żaden sąd, ich zdaniem, bo koncepcja sprawowania władzy polega na tym, że wszyscy są równi wobec prawa. To jest oczywiście, szanowni państwo, ideał, który praktycznie nigdzie nie udaje się go uzyskać. Natomiast w tym wypadku, na skutek determinacji wielu ludzi, między innymi mecenasa Romana Giertycha, Jacka Dibuła, którzy byli pełnomocnikami, wiecie państwo, na finiszu. Dwóch pełnomocników ofiary, czyli właśnie ci dwaj mecenasi, pełnili rolę prokuratorów, ponieważ prokuratura wnioskowała o to, żeby umorzyć sprawę. Jednak. Prokuratura pełni rolę obrońców. U ciebie i u mnie w sprawach Gmyza, Nisztora, to Tak, prokuratura oni się gdzieś tam włącza się i zawsze broni. pojawiają. Oni nie, no to jest tak, że jest status, to jest piękna historia, bo musicie Państwo. Zrozumieć, na czym polegają systemy te wschodnie. Tam polega to na tym, że jak przyjdziesz i doniesiesz na funkcjonariusza władzy, na policję, teraz już wszędzie jest policja, już nawet w Rosji jest, przed lata była milicja, no to po prostu dostajesz jeszcze w łeb po prostu policyjną pałką, że po prostu atakujesz porządnego obywatela. To znaczy, oni są po prostu z natury rzeczy wyjęci spod prawa. To było świetnie, powiem Państwu, że ja byłem zszokowany, bo w 2011 roku kiedyś jeden z moich dziennikarzy, którzy świetnie się orientowali w Ukrainie, napisał taki tekst o ukraińskich królewiątkach, tak ich określał, to były te mażory. To jest słowo, które jest wspólne dla języka rosyjskiego i ukraińskiego. To jest kalka z języka, w ogóle język rosyjski ma bardzo dużą taką skłonność do robienia rusycyzmów z angielskich słów. Po prostu wtacza je po prostu jeden do jednego, co najwyżej zmienia fonetykę. I to jest od major, czyli właśnie jakiegoś, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, czyli główny grubas po prostu, czyli szychy, czyli ludzie, którzy mają po prostu plecy. I tam było taka, to najlepiej było widać na przepisach ruchu drogowego. To znaczy jedną z rzeczy, którą trzeba było uważać w zasadzie zawsze, a teraz w szczególności w Rosji, kiedyś na Ukrainie, mam nadzieję, że to się zmieniło, aczkolwiek nie byłem na Ukrainie wiele lat, więc nie wiem, było to, że przepisy ruchu drogowego nie obowiązują szych. Więc jeżeli widzisz, że ktoś po prostu w miejscu, w którym jest 50 na godzinę, jedzie 120, 130, to trzeba mu zejść z drogi, bo widocznie on ma prawo jechać, tak? I tu lepiej się po prostu nie zastanawiać, bo ten koleś, jak cię rozjedzie, to ty masz kłopot, a nie on. I tam były takie wiele takich spraw. I do Polski zaimplementowano ten system. Czyli pan dziadosz rozjeżdża panią na pasach i 4 lata nie ma żadnej decyzji w sprawie. Szanowni Państwo. Ja nie znam akt tej sprawy, natomiast to nie jest wypadek, drodzy Państwo, że ktoś kogoś potrąci na pasach, że prokuratora potrzebuje 4 lat, żeby albo umorzyć sprawę, albo postawić zarzuty. Oni go chronią po prostu.
Wiecie Państwo, sytuacja, w której ktoś rozjeżdża kogoś na pasach, jest taką sprawą, w której zwykle to jest, jeżeli tego, to jest praktycznie zawsze wina jest, praktycznie zawsze jest to wina tego, który wjeżdża. A jeżeli jest inaczej, to nie mieliby problemu w tym, żeby to umorzyć i bronić. Oni po prostu zrobili taką stójkę z wisie. Facet jest po prostu kompletnie bezkarny, nie podlega żadnej odpowiedzialności. Schowali go tylko z wiceszefa służby więziennictwa na jakąś spółeczkę, którą. Mazowia to jest duża spółka, No naprawdę. tak, no spółka. Odpowiada między innymi za dostarczanie różnych rzeczy do więzień. No i mamy, ale tu mamy i patronem tego systemu był Andrzej. To jest osobna kwestia. Parę takich kwestii, bo Andrzej. Pegasus niewątpliwie, Janku, niewątpliwie Ale Komisja Rutkowska. powiedzmy teraz jedną rzecz. W latach 2005, 2000 tak naprawdę 2005, Aleksandra Kwaśniewskiego próbowano wezwać na trzy komisje. Najpierw zaczęto od komisji do spraw Lwary Wina, gdzie, uwaga, przegrano wniosek o głosowanie, o wezwanie Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli po prostu nie został wezwany, ponieważ komisji nie znalazła się większość, żeby wezwać prezydenta. Mimo, że był kluczowym świadkiem, ponieważ Rywin wręczał mu list, to musiałbym długo Państwu tłumaczyć. Dla młodszych z Państwa to jest jedna z ciekawszych historii, to znaczy Lew Rywin przyszedł do Adama Michnika i zaproponował mu, że jest możliwość, żeby ustawa, bo to był taki czas, który się dzisiaj, jak się ktoś powie, że Agora chciała kupić Polsat, to wszyscy się postukają w głowę. No taki to był czas, że Agora była po prostu potentatem, a Polsat to była mała telewizja, nawet na zbiegu XX i XXI wieku, to było małe przedsiębiorstwo medialne, które było zbyt słabe, żeby funkcjonować samodzielnie. To jest żart. Ale to jest trochę też tak, że wiecie Państwo, to też pokazuje, jak się zmieniają media. Że ja to pamiętam też z czasów właśnie, kiedy pracowałem w tygodniku Wprost, że Wprost był potęgą, kiedy TVN był raczkową i uwaga, był biorcą kasy z relacji z tygodnikiem Wprost. Wracamy do tego. On po prostu powiedział, że zrobimy tak, że Polsat będzie mógł kupić, Agora będzie mogła kupić Polsat, ale. Trzeba będzie zapłacić łapówkę i to wychodziło tam bodajże 17,5 miliona dolców. I on się powołał na bliżej nie tego grupę trzymającą władzę. Tutaj długo można byłoby omawiać wszystkie rzeczy, szanowni państwo, natomiast tu nie jest kwestia tego. W każdym razie afera Rywina zaczęła być tak wyjaśniana, że zapoczątkowała upadek SLD na kilkanaście procent, bo uwaga, Leszek Miller, który był oskarżany o to, że jest jakimś bohaterem tej afery, powiedział: ja nie mam nic do ukrycia, i zrobił komisję śledczą. I komisja śledcza zakopała wszystkich ludzi z lewicy. Lewica miała, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, jeden z najlepszych rządów lat 2001-2005. Rządów, który wprowadził w Polsce bardzo dużą obniżkę i uproszczenie podatkowe, wprowadzając de facto podatek liniowy dla około 98% społeczeństwa. To były te słynne obniżenie CIT-u z bodajże 27% na 2002 roku, to w 2003 zaczęło obowiązywać do 19, zdaje się, na samym początku. Ta reforma upraszczająca podatki, połączona naprawdę z wejściem Polski do Unii Europejskiej, pasmo sukcesów. Prokuratura, która czyściła swoich ludzi naprawdę, nie tak jak PiS robi to, że pozoruje, tylko prokuratura, która właśnie potrafiła postawić zarzut wiceministrowi Sobotce, kluczowym posłom SLD i uwaga, kumplowi prezydenta. To jest coś, bo państwo w państwie PiSu nie zrozumiałe, jak prokurator, który krajowy, który był, uwaga, powiązany bardzo silnie z SLD, był nominatem ludzi z SLD, Kazimierz Olejnik, okazywał się być tak niezależną osobą od polityków, że nie miał po prostu tutaj taryfy ulgowej. Zupełnie inny standard rządzenia. Trzy komisje śledcze, z których wszystkie trzy uderzały w jakimś stopniu w SLD. I to przy większości SLD w Sejmie. To wiecie Państwo, coś podobnego. Jest jeszcze inna koncepcja. No dlaczego na przykład, kiedy pan Duda zakończy już swoją prezydenturę, będzie jeszcze wtedy mniej więcej 3 lata tego rządu i tej koalicji,
Nie spodziewam się, żeby to coś się zmieniło. Dlaczego ma nie powstać komisja do spraw zbadania nieprawidłowości podczas prezydentury Andrzeja Dudy? Nie ma najmniejszego problemu. Jest tyle tych rzeczy, które są ewidentne. No to, co Andrzej Duda zrobił już od czasu komisji ruskiej do ścigania Tuska, to już na całym świecie, wszędzie wzbudziło jakiś olbrzymi niepokój. Później jego działania przy pomocy w przedłużaniu tej agonii rządu Morawieckiego i po to, żeby oni dokradli. A teraz już no, to, co zrobił w związku z tym, że przyjął do Pałacu Prezydenckiego dwóch skazańców. No, szanowni Państwo, no, naprawdę no, to wymaga jakiegoś wyjaśnienia. No, w tej chwili nie można, ale kiedy Duda już nie będzie prezydentem, no to wtedy komisja powinna to wyjaśnić, żeby chociażby dlatego, żeby jakiemuś kolejnemu prezydentowi nie przychodziły do głowy takie rzeczy. No. Chociażby to, co mówił profesor Strzembosz, że Duda złamał konstytucję kilkanaście razy, doliczył do 11 i już dalej nie liczył. No, to są ważne rzeczy i taka komisja do spraw zbadania nieprawidłowości podczas prezydentury Andrzeja Dudy byłaby ważna. Ja nie przesądzam, że to akurat sam Andrzej Duda jest winny tutaj tych nieprawidłowości. Może jakieś naciski, może jakieś szantaże, różne rzeczy. Należy to zbadać. No, trzeba te rzeczy w państwie wyjaśnić. Będą jeszcze 3 lata. Dlaczego nie? No rozumiem, że teraz jakaś destabilizacja państwa, no prezydenta przed komisję postawić nie można. Ale byłego prezydenta? Dlaczego nie? Spróbowali robić różne rzeczy z Ale Kwaśniewskim, spróbowali robić różne jak pan rzeczy powiesz, z bo ja Wałęsą. nie dokończyłem. Ja nie dokończyłem, bo to jest ciekawe, że komisja do spraw PKN Orlen go wezwała już. Już go wezwała. Tam już się większość znalazła, która go zagłosowała za wezwaniem. On miał konkretny termin wyznaczony. No i tu były zdania konstytucjonalistów, były delikatnie mówiąc podzielone. I co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość stało na stanowisku, że wszystkie wypowiedzi są, drodzy Państwo, dostępne. Stało na stanowisku, że prezydent nie jest żadną świętą krową i ma zachrzaniać przed komisję tą się tłumaczyć. I to jest najbardziej zabawne w tym wszystkim, że teraz panowie będą musieli, Jarosław Kaczyński będzie musiał się zmierzyć z własnymi słowami sprzed 19 lat. Będą musieli tłumaczyć, dlaczego Andrzej Duda ma się nie stawiać, a Tylko Aleksander. nie teraz, jak będzie były prezydent. I niech pan Duda ma tę Tak, świadomość, że to to się prawda, bo stanie. te półtora roku, Się śmiać. bo to półtora roku jak z bicza trzasnął. Natomiast tam jest była ciekawa historia, Rok i ponieważ trzy miesiące. Rok i 3 miesiące. tak, bo to jest, drodzy Państwo, to była ciekawa historia, w jaki sposób postanowiono uderzyć w Komisję Śledczą do spraw PKN Orlen. Zatrzymano wówczas asystenta posła Józefa Gruszki. Zrobił to kontrwywiad pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Ten fałszywy zarzut został wdrukowany w młodego człowieka, łącznie z tym, że podano mu jakieś substancje osłabiające wolę w tamtym czasie. Tam była ciekawa historia polegająca na tym, że było jasne, człowiek został uniewinniony i Skarb Państwa wypłacił mu odszkodowanie za 3 miesiące spędzone w areszcie tymczasowym. Odszkodowanie, w mojej ocenie, o ile dobrze pamiętam, oscylowało około 100 tysięcy złotych, ale z dołu, czyli nie przekraczało tej kwoty. I w mojej ocenie było za niskie, szczególnie, że tam bliskie osoby nie wytrzymały tego nerwowo. I to była historia, w której realizacja tego, generalnie winą chłopaka, który był asystentem posła Gruszki, polegała na tym, że był asystentem posła Gruszki i poza tym znał szpiega rosyjskiego rzeczywiście, dla zlecenia którego zrobił analizę funduszy Unii Europejskiej. Jawną, tam nic nie było, dostał za to jakieś tam grosze i to miało uzasadniać. Ja pamiętam jedną z uzasadnień wniosku prokuratury. Oczywiście wszystko było ściśle hipertajne, żeby nikt tego nie przeczytał i się nie wyśmiał. Słuchajcie, drodzy Państwo, do dziś po prostu się tarzamy ze śmiechu. To były trochę inne czasy, co prawda, to były prepaidy na okaziciela,
ale pamiętam, we wniosku prokuratury była zawarta teza, że oskarżony musiał zdawać sobie sprawę z tego, że ma do czynienia ze szpiegiem, ponieważ jego rozmówca miał cztery telefony komórkowe. I to był ten poziom dowodzenia. To drodzy Państwo, jak ulał pasuje do aktów oskarżenia PiS-u. Ale wtedy koncepcją ogłoszenia tego było to, że dojdzie do realizacji zatrzymania pana Tylickiego i obrzuci się błotem całą komisję i wyjdzie wtedy, ludzie prezydenta wyjdą i powiedzą, że no niestety przed tak skompromitowaną komisją, która jest zagrożona współpracą, podejrzeniami o współpracę z Rosją, no niestety nie możemy wystąpić. Natomiast w tym momencie cały na biało wjechałem ja, bo myśmy odpalili w tygodniku Wprost zdjęcia Aleksandra Kwaśniewskiego z Markiem Dochnalem pod hasłem zderzeniem, że nie wiem, kto to jest Marek Dochnal, kiedy na zdjęciu wygląda, że panowie się bardzo dobrze znają i wiedzą przynajmniej, kto jest kto. No więc to wtedy doszło do słynnych występów u Moniki Olejnik, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, daleko, daleko odbiegające od tego, jakiego znamy go dzisiaj, sympatycznego, wyluzowanego. Oj, był zdenerwowany wtedy. W każdym razie do dziś pamiętam te słowa. Ubecka mutacja, która po raz kolejny rozrabia po prostu polityka Polski. Było ostro, drodzy Państwo, ale było też demokratycznie, bo wtedy był naprawdę pluralizm w mediach. Nie udało się ogłosić, że Aleksander Kwaśniewski rezygnuje z powodu tej prowokacji szpiegowskiej i po prostu Aleksander Kwaśniewski powiedział, że nie przychodzi. Tam PiS na niego nawalał, w zasadzie wszyscy czołowi politycy PiS-u, poczynając od Ziobry, Jarosława Kaczyńskiego, o tym, że to jest po prostu nieładne, nie, to jest po prostu stawianie się ponad prawem. Ciekaw jestem, jak oni pożrą po prostu te wszystkie swoje wypowiedzi wtedy 2005 roku. No i w momencie Aleksander Kwaśniewski wyznaczył linię wtedy, że się nie stawia. Natomiast Andrzej Duda ma dużo więcej do ukrycia, dlatego że Przemku, przepraszam, jeżeli ci wejdę w słowo. Tutaj uważam, że na przykład Andrzeja Dudę należałoby zapytać, bo wszyscy by chcieli, a mają z tym bardzo ważny problem. No, jest rzecz rzeczywiście wstrząsająca, bo pani prezes Sądu Najwyższego Manowska powiedziała, że przyjaźni się z Andrzejem Dudą od 17 lat, czy od kilkunastu lat, że często się widują i chociażby tutaj warto byłoby zapytać, już pamiętamy okoliczności, które no, wszystkich zaskoczyły, czyli wybrania na prezesa Sądu Najwyższego zamiast pana sędziego Wróbla, który był tutaj panią Manowską, czyli wybrał de facto koleżankę, no Ale powinien wybrał ją przynajmniej wyjaśnić, nielegalnie. Ale prawda? No powinien to. podajmy o to, że Powinien... on nie miał prawa wybrać nikogo poza sędzią No, Włodzimierzem. jeżeli się dowiaduje się, że to są ludzie, którzy się przyjaźnią, którzy się widują, którzy rozmawiają, no wygląda to bardzo mało transparentnie. I jeżeli widać, w jaki sposób funkcjonuje pani prezes Manowska. Także no, te pytania aż się cisną na tej komisji, która mogłaby już byłego prezydenta Dudę pytać. No, wtedy byśmy mieli pewność, że już więcej takie rzeczy nie będą miały miejsca. Ja pamiętam, jak minister Sienkiewicz zostawał pierwszy raz ministrem, no to było to powszechne, że minister napisał Twitter, że wyłącza stary telefon komórkowy i przeprasza, że jak przestanie być ministrem, to będzie można do niego dzwonić, ale tak to sorry, nie ma takiej możliwości. I uważam, że to było bardzo transparentne. Że możecie sobie nazywać panem pułkownikiem, czy inaczej. Pan pułkownik to jest tylko rzeczywiście coś, z czego możecie być dumni, bo żaden z was to do tej pory panem pułkownikiem takim, który zasłużył na swój stopień, nie jest. Tych nazywających, bo jesteście ci, jacy? Za 500 złotych, ci eksperci, tak? Za 500 złotych. Ja muszę tłumaczyć teraz, drodzy A, przepraszam. Państwo. Co wczoraj wyszło na jaw, likwidator odpisał, zrobimy o tym osobny program, odpisał panu Krzysztofowi Brejzie na pismo z grudnia ubiegłego roku, w którym wymienił kilkudziesięciu publicystów, którzy za każde swoje kilkunastosekundowe wypowiedzi dla Wiadomości, dla TVP Info, dla TVP po prostu brali po 500 zł, czyli to była takie 500 plus dla publicystów. Oczywiście byli w tym takie asy jak bracia Karnowscy, Michał Jacek, Piotruś Nisztor, byli no, oczywiście komisarz Wrona,
Najlepsi w tej konkurencji, drodzy Państwo, brali po, uwaga, 299, tam prawie 300 tysięcy rocznie w tej kategorii, po prostu sobie, trudno powiedzieć, zarabiać. Jan, no ale taki fachowiec jak pan Miłosz Monasterski to potrafi ci wytłumaczyć od porodów, od kwestii, nie wiem, naprawdę już takich ginekologicznych, przez jakieś strategie antyterrorystyczne, przez jakieś poważne wydarzenia naukowe, przez jakieś sprawy polityczne, wszystko co chcesz. To jest omnibus. Także no nie warto 500 zł za takiego człowieka? Warto. Warto, czy taki mój ulubiony redaktor z takiego bardzo poczytnego tygodnika Niedziela był zapraszany. No, dowiedziałem się, że jest tygodnik Niedziela przynajmniej. Nie, no to jest niezwykle istotne. Także to, ja wcale się nie dziwię, kiedy widziałem. No, a Piotra znamy i wiemy, że taki fachowiec jak Piotr, w szczególności od służb specjalnych czy jeszcze innych rzeczy, no to wiadomo. To nieduża stawka. 500 zł to nieduża stawka. Natomiast tu Państwo musicie wiedzieć, że to jest nowość była, żeby występować, żeby płacić za występy, dlatego że zdecydowana większość publicystów występ w dużym medium, które promuje ich osobę poprzez to, że się pojawiają, traktowała jako wyróżnik, no też możliwość promowania własnej osoby. Więc Janku, tutaj. no, czy TVN ma zapłacić 500 zł pani profesor Łętowskiej, czy profesorowi Szymboszowi? Spodziewam się, Nie, że ale raczej tu nie, nie a wchodzi w nie, rachubę. ale Tak. tutaj mówimy, nie, no tutaj oni też, oni stworzyli system, pretekst. Myśmy Państwu mówili, że zawsze jest problem z pretekstem do wypłacania pieniędzy. Pretekst do wypłacania pieniędzy, bo to jest potem, zapłacisz komuś 100 tysięcy złotych i potem przyjdzie taki teraz jeden z drugim audytorem i zapyta się, za co te 100 tysięcy złotych. Wiecie Państwo, jeżeli to jest 20 tysięcy, 30 tysięcy, nie wiem, za doradztwo, gdzieś od biedy jesteś w stanie to jakoś uprawdopodobnić, tu się problemy zaczynają, kiedy ci na przykład wjeżdża kwota 1 000 000 złotych i weź to rozpisz. Powiedz takim, jeżeli miałeś takiego człowieka jak Michał Adamczyk, wcześniej Jarosław Olechowski, którzy nagle dostają 1 000 000 złotych, porównujesz to wcześniej do jego. Tam bodajże było nawet więcej. Ten zarobił 5 milionów 100 tysięcy w 30 miesięcy, mówimy o Jarosławie Olechowskim. Ale on był tylko i wyłącznie, to jest o tyle dobry przypadek, że on był tylko i wyłącznie dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej. Ja znam to stanowisko, ponieważ sam je piastowałem. I nagle nic z tego. Dlaczego jemu takie pieniądze zaczynają płacić? W ogóle te kombinacje, żeby podzielić pracę na etat i na umowę cywilnoprawną. Ja nie wiem, bo ja miałem tego typu, byli pracownicy, którym strasznie zależało na etacie, ale chcieli mieć kontrakt. Ja im wtedy tłumaczyłem, że nie można mieć ciastka i jeść i tego, że jak chcecie mieć kontrakt, to ja oczywiście daję te kontrakty, bo skoro dajemy te kontrakty innym prowadzącym, to tego, tylko każdy z tych prowadzących, który ma kontrakt, nie ma etatu. Więc jak chcesz mieć, bo to numer polegał na tym, że kontrakt ci gwarantował określoną kwotę miesięczną, ale nie dawał ci tego poczucia bezpieczeństwa, że masz firmę, która płaci ci ZUS, że masz urlop, który wynosi te 26 dni, jak masz wyższe wykształcenie i staż pracy niedługi, no to trzeba tam 2 lata trzeba bodajże mieć, no wtedy masz 26 dni urlopu, masz tam różne socjalne, 4 dni na żądanie. No co, jest tam jakiś pakiet tego, jest urlop macierzyński, jest mnóstwo ileś jakichś takich grantów, więc byli ludzie, którzy chcieli po prostu mieć etat i kontrakt. Ja tłumaczyłem, że nie ma takiej możliwości, że nie przewiduje TVP. Więc ja jestem ciekaw, co się zmieniło w przeciągu tych 10 lat, bo ja też tłumaczyłem, że to jest kwestia mojej Putin, odpowiedzialności. inflacja, Janku. Putin, inflacja. Znaczy, to nie chodzi o kwoty. Bo wiecie Państwo, gdyby oni nie byli chciwi, tylko teraz tak, to teraz pytanie jest o wewnętrzne. Ja nie znam obecnych wewnętrznych regulacji TVP, ale skoro jest ustawa kominowa, to najprawdopodobniej ta ustawa kominowa dotyczy też prezenterów w jakimś tam stopniu. Więc oni musieli po prostu zaczęli, w mojej ocenie, grali na oszukanie relacji też, no bo jeżeli coś jest tak zwanym kontraktem biznes do biznesu, tak zwane B2B, to nie trzeba tego ujawniać w odpowiedziach na pytanie. Dostajesz pytanie, ile ktoś zarabia i odpowiadasz tego. Wiecie Państwo, ja wiem, jak tak się rzeczy spycha. To znaczy odpowiadasz na pytania dokładnie. Więc jeżeli ktoś pyta się, czy jest taka osoba zatrudniona,
to ponieważ ta relacja jest biznesowa, to odpowiada, że nie jest taka osoba zatrudniona. A wiesz, dlaczego między innymi ten temat poruszamy przy panu prezydencie? Bo na przykład należałoby zadać pytanie Andrzejowi Dudzie, przepraszam, bo przecież wypowiadał się i bardzo mocno artykułował to, że nie chce już widzieć na stanowisku prezesa telewizji Jacka Kurskiego. To dlaczego dalej zgadzał się na to, żeby telewizja funkcjonowała tak, jak funkcjonowała, żeby publiczna telewizja była organem partyjnym? No, już to można dalej ten temat rozwinąć. No, skoro już miał do Jacka Kurskiego jakieś obiekcje, no to może by nam wtedy na tej komisji wszystkim wytłumaczył, czy to nim kierowało, dlaczego później już nie miał tych pretensji, jak to wszystko wyglądało. No, spodziewam się, że to jest niezwykle ważne. No, ja nie wiem, jakie ty masz zdanie tutaj, ale te pytania są niezwykle ciekawe. Nie, no to słuchaj, wróćmy. W ogóle obecność stopień, tam była, pojawiła się informacja, którą trzeba byłoby zweryfikować, że Wojciech Surmacz otrzymał wynagrodzenie z kancelarii prezydenta za wywiad. Jeżeli tego typu rzeczy w ogóle dochodziły się, Wojciech Surmacz, co jest szef agencji, Polskiej Agencji Prasowej, ta informacja się jakoś nie przebiła. Więc ona musi być zweryfikowana, czy ona to, czy tak to, czy do czegoś takiego dochodziło, że jeszcze dochodziło do finansowania propagandistów. Trzeba też zobaczyć, czy kancelaria prezydenta miała w swoim tym. Tylko no, nie zobaczysz tego do momentu, kiedy się nie zmieni lokator Pałacu Prezydenckiego. W jaki sposób były układane te stosunki medialne? No, umówmy się, jeżeli przeanalizujesz, Tomku, co mówił Andrzej Duda w latach 2014-2015, punktując, że obecna wówczas, ówczesna władza jest faworyzowana w telewizji publicznej. Jeżeli to zestawisz z tym, co się stało za jego rządów, gdzie wektor po prostu został przesunięty z mniej więcej równych proporcji dla dwóch największych partii opozycyjnych, czy dla władzy, dla partii władzy i dla partii opozycyjnej, poziom obecności w głównych programach informacyjnych był mniej więcej podobny. Czyli Telewizja Polska de facto promowała PiS. W mojej ocenie robiła źle, dlatego że według mnie ludzie, którzy zarządzają TVP, powinni byli rozpoznać zagrożenie dla demokracji i rozjechać, przepraszam, walcem tego, nie tak jak rozjeżdżał TVP Rachonia opozycję, tylko rozjechać ówczesną pisowską po prostu pokazując, kim oni są naprawdę. To się dało zrobić. TVP ma do tego narzędzia. Można naprawdę zrobić uczciwy, rzetelny wywiad, albo jak panowie nie przyjdą na uczciwy, rzetelny wywiad, no to pokazać. Trzeba przyznać, że TVP, to jest moja prywatna ocena, w latach 2014-2015 w dużej części grała na zmianę. Oczywiście to nie były gwiazdy, które grały, natomiast tam był bardzo duży taki pomysł. Mówicie państwo, ja pracowałem w TVP, nie było to długi pracowanie, nie był to okres, ale bardzo intensywny. I ja zauważyłem, że tam są różne postawy. Jak się zrobi taki, wykwalifikuje się jakiś układ, status quo, to kolejne wybory są okazją pod zmiany tego układu. I dla tych ludzi było, po pierwsze, tam nikt nie myślał w kategoriach, że PiS weźmie całą władzę. Myślano, że nastąpi jakaś koalicja, będzie jakieś nowe rozdanie, że uda się coś przetasować, uda się, jak się przetasuje, to się uda coś wyszarpać, że będzie ruch w interesie. No, ruch w interesie taki był, że spora część tych łebków, które pracowały na rzecz PiS-u w kampanii wyborczej w 2015 roku, bo tak było. Wiecie państwo, to można byłoby nawet przejrzeć tam te rzeczy, które się działy i dokładnie określić, kto grał pod kogo. Telewizja jest bardzo skomplikowanym mechanizmem, jeżeli nie jest trzymana, za przeproszeniem, za mordę, tak jak Jacek Kurski to robił, tylko są pozostawione wolności dziennikarskie. No to powiem państwu tak, że na poziomie zwykłego podwydawcy można dużo rzeczy robić. Na przykład dziś TVP popełniono bardzo duży błąd, zostawiając starych paskowych. Tak, drodzy państwo, ci starzy paskowi, którzy nawalali po prostu hejtem w Donalda Tuska, w opozycję, oni dziś
Siedzą sobie spokojnie i pracują w demokratycznych mediach. Ja nie wiem, jakim cudem to jest zrobione, jakie tego to jest, jakie są powody tego. Są też kolesie, którzy byli wydawcami, czyli tymi, którzy robili te hejterskie wiadomości, a teraz w ramach demotywacji są podwydawcami. Co to skutkuje? Oni sabotują po prostu te wydania. Oni cały czas pracują w ruchu oporu na rzecz PiSu i nic z tego nie zmieni, dlatego że to są ludzie, którym odebrano nie tylko wynagrodzenia, nie tylko nawet jeżeli to są jakieś jeszcze nieduże różnice w wynagrodzeniach, odebrano im przede wszystkim bycie na czele. To też ma swoje znaczenie. To, że oni byli kimś, to oni rządzili, a dzisiaj po prostu się tutaj panoszy jakieś tego. Więc oni tam wszyscy tęsknią do tego, do Jarosława jako wyzwoliciela, do Adamczyka, który przyjdzie i po prostu powita swój lud, który cierpiał pod okupacją. Więc powiem Państwu, ja jestem brutalny, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, ale ja bym to rozwiązał no tak jak ci, co mnie znają, z tego to wiedzą, jak ja rozwiązuję problemy, ja je rozwiązuję szybko. A potem co najwyżej tylko i wyłącznie jest jakieś jeden, dwa artykuły w prasie i na tym koniec. Wracając do Andrzeja Dudy, on się nie stawi, drodzy Państwo, on jest po prostu tchórzem. Żeby przyjść na spotkanie z posłami i odpowiedzieć, i po prostu to nie bycie świadkiem na komisji. Wiecie Państwo, to jest tak z prawnikami. Nie ma żadnego powodu, dla którego prezydent nie miałby się pojawić i odpowiadać na pytania posłów. Oczywiście można byłoby dostosować to i na przykład dostałby po prostu troszeczkę lepsze warunki niż wszyscy inni, żeby podkreślić jego status prezydenta. Natomiast prawda jest taka, że coś takiego wymaga pokory i wymaga też uznania, że ludzie mają prawo do informacji, że ludzie mają prawo do tego, żeby się dowiedzieć, co głowa państwa na ten temat myśli. Czy facet, który taki jak Andrzej Duda, zgodził się na wywiad, przepraszam, na rozmowę ze stojakiem do mikrofonu o nazwie pani Cholecka? No przecież moment, w którym on dostaje pytanie, co możemy zrobić, żeby pan wygrał te wybory, jest momentem, w którym nawet Andrzej Duda powinien zrozumieć, że coś jest nie tak, że to nie jest żadne dziennikarstwo, że on się po prostu idzie w kierunku Korei Północnej. Wiecie No państwo, jeżeli pan Duda potrafi rozmawiać wieczorami z ludźmi z portalu Seba Srado Chleba czy Ruchadło Leśne, to nie widzę powodu, dlaczego miałby nie rozmawiać z ludźmi z komisji sejmowej. Poza tym ja uważam, że wtedy, kiedy już nie będzie prezydentem, to będzie byłym prezydentem, nie ma powodu, dlaczego miałby nie przyjść. Jest że nie ma taka powodu, będzie musiał przyjść, prawda? bo A go tutaj. doprowadzą. A dlaczego ja o tym mówię? Ja mówię o tym oficjalnie, ponieważ chciałbym, żeby dotarło do Dudy, że wpisane będą wszystkie uczynki. I teraz, jeżeli będzie jeszcze robił tak, jak robi, no to niewątpliwie będzie musiał się z tym zmierzyć. To nie jest tak, że to nagle później już będzie nowy prezydent, a teraz urządzi nam, przepraszam za wyrażenie, jesień średniowiecza przez ten rok i 3 miesiące. Nie. To, co zrobi, powinien później za to przynajmniej nam to wyjaśnić na komisji śledczej. I sądzę, że taką komisję można powołać. I niech ma tę świadomość, że po zakończeniu prezydentury będziemy domagali się tego, żeby wyjaśnił, dlaczego tak robił. To jest pierwszy prezydent, który przekroczył te wszystkie granice. Po To prostu. jest facet przede wszystkim, jeszcze raz, to jest człowiek. Zobaczcie, co oni dzisiaj robią, jakie oni robią system odwróconych wartości. Tłumaczą około 30% Polaków, że doszło do zbrodni sądowej, że doszło do skazania ludzi za walkę z korupcją, chociaż jest to kompletnie nieprawda. Doszło do skazania ludzi za nadużycie władzy, za kreowanie korupcji, za czyny haniebne i za czyny, które on do spółki ze swoim środowiskiem politycznym próbowali tych ludzi wyciągać. Tam jest w ogóle zabawna historia, ponieważ Wąsik z Kamińskim, ja powiem Tomku, że ja do końca nie rozumiem relacji i prawdziwych odczuć Dudy w stosunku do Wąsika Kamińskiego.
Bo ja bym się na miejscu Dudy naprawdę do tego środowiska. To są kolesie, którzy go upokorzyli tym, że pozwolili jego żonie korzystać z usług człowieka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, który ponad 3 lata spędził w areszcie. I to było stanowisko tej władzy, że on jest tak groźny, że go nie wolno wypuścić, żeby było jasne. Szanowni Państwo, my uważamy, że trzymanie ludzi ponad 3 lata bez procesu w więzieniu pod zarzutami typu szpiegostwo, to jest jakiś absurd. To znaczy, jeżeli ma się dowody, to trzeba po prostu iść z tym do sądu. Pan Mateusz Piskorski, przynajmniej to jest w mojej ocenie, był jawnym człowiekiem wspierającym Rosję. Niespecjalnie łapie cały czas konstrukcje. Na nim to sprawy są niejawne, na podstawie których się dokonuje tego typu klasyfikacji. W Polsce nie ma pojęcia, a może teraz już jest w tej nowej ustawie, agenta wpływu, natomiast w tamtym czasie, w tamtym porządku nie było. Agent wpływu to jest człowiek realizujący agendę obcego państwa. W Stanach Zjednoczonych tę sprawę rozwiązano bardzo prosto. Jeżeli działasz na rzecz innego państwa, musisz się zarejestrować jako jego agent. Jeżeli tego nie zrobisz, grozi ci gigantyczna odpowiedzialność, łącznie chyba z dożywociem. A jeżeli to zrobisz, to sam możesz to po prostu robić. Chodzi o to właśnie, że jeżeli występujesz, tak jak występował Piskorski w interesie Federacji Rosyjskiej, to gdybyś się zarejestrował i byłoby o tobie jasny agent, bo to jest takie, to nie chodzi o tego agenta, tylko chodzi o człowieka reprezentującego interes Rosji. I wszystko jest jasne, możesz sobie dalej siedzieć, gadać, co ci ślina na język przyniesie, ale o tobie można mówić, że jesteś po prostu rosyjskim pachołkiem. I takiego człowieka pozwolono zbliżyć do pierwszej damy. Ja powiem szczerze, to już nawet nie chodzi o godność urzędu prezydenta, która została naruszona, ale w mojej ocenie została naruszona też taka, przynajmniej ja to tak empatycznie podchodzę do tego, ja bym się denerwował przede wszystkim jako facet Agaty na jego miejscu. No jak to? Wąsik z kamyskiem, bo tutaj są wersje dwie. Albo oni są rażąco niekompetentni i to umknęło im po prostu, i to się stało naprawdę przypadkiem, albo oni to zrobili celowo. Drugiego wyjścia nie ma. W jednym i w drugim wypadku ktoś powinien zapłacić stanowiskiem za to. Tego jest więcej. Afera z panią Jolantą, Tak, też tolerowanie tego. telefony komików, a tak naprawdę funkcjonariuszy służb specjalnych rosyjskich. Tego jest dużo. Awaria samolotu, te rzeczy, z którymi my cały czas sobie dworujemy, czyli te rozmowy nocne Dudy z tymi dziwnymi Dziwny. portalami. Prezydent Andrzej Duda szukał sobie kobiecego towarzystwa do pogadania po nocach. Niedługo, drodzy Państwo, będziecie o tym mogli więcej przeczytać w jednej z książek, którą właśnie kierujemy do druku. Nie jest to książka pani Jolanty. Nie wiem, co tam panu opowiadają. To nie są ostatnie przymiarki. Generalnie to wcześniej miał pan kiepską informację, a teraz to już pan, teraz to już pan, panie Andrzeju, pan w ogóle nie ma żadnej informacji. Teraz to już jest czysta dezinformacja. Najlepsze jest to, że ci, którzy chcą się panu przypodobać, to jak zwykle przynoszą panu potwierdzenie pańskich własnych obserwacji. Po prostu brawo. Gdyby Adolf, to po prostu. Gdzie Adolfa to zaprowadziło? Drodzy państwo, że. Słuchał tylko ludzi, którzy przychodzili i mieli Czy taką. wiesz, no Adolf wszędzie szedł z pomnikiem, z obrazem Fryderyka, wiesz, no a tutaj jest taki jeden obraz słynny w kancelarii, to może pod pachą z tym obrazem gdzieś się przespaceruje pan prezydent Duda. W każdym razie wezwany numer jeden, człowiek, my obstawiamy, że jest tchórzy, będzie po prostu twierdził, że jest to, cytujemy, polityczna zemsta, polityczna chucpa, bezczelność. No będą mieli gigantyczny problem związany z tym, że będą zderzeni, przynajmniej przez nas. My już sobie przygotowaliśmy po prostu cytaty z Jarosława, z Ziobry, dotyczące obecności przed komisją śledczą. Ale tak naprawdę, drodzy Państwo, to nie jest kwestia prawna, bo tak jak wiecie Państwo, nie ma czegoś takiego w Konstytucji, że prezydent może być wezwany, nie może być wezwany. To jest prawda, to jest tak, jakim szacunkiem darzy Andrzej Duda Nam osoby. się to po prostu należy. Tak, czy po prostu on uważa, że
władza, tylko że człowiek, który uważa, że to jest ten jego majestat. Szanowni Państwo, ja przypomnę, jak posygerowali, że może by tak publicznie coś powiedział, żeby się odwalili od Rzymczyka i zajęli się czymiś poważnymi przestępstwami, to on takie, mówię, mi to cały czas przypomina tą scenę z Krzyżaków, jak tam Maćko z Bogdańca prosi, żeby tam Kuno von Liechtenstein poniechał jego bratanka, bo to ostatni zrobił, a ten mu odpowiada, że no on jako chrześcijanin wybacza, ale niestety został tutaj naruszony majestat, no, Najświętsza Maria Panna. No i generalnie Andrzej Duda to nawet nie walnął tej kwestii pod hasłem, że ja jako chrześcijanin Andrzej Duda wybaczam. On po prostu od razu powiedział, niech prokuratura czyni tego, i powiedział to w taki sposób, drodzy Państwo, że po prostu widać, że jest po prostu człowiekiem, którego ego, no Same tłumaczenie o przywilejach, prawda, królewskich i te wszystkie rzeczy, to już wystarczy. to jest takie słynne, Nic słynny, nie trzeba. to jest taki słynny żarcik, że jakby pan Andrzej po prostu spadł z wysokości swojego ego na wysokość swojego IQ, no to by się bardzo mocno połamał. Szanowni Państwo, To by wyszło this, this. No this to jest przed wypadkiem. Szanowni Państwo, historia ekspert, sekrety mądrości Żydów. Tu jest, drodzy Państwo, wytłumaczone, skąd się bierze ta słynna nadreprezentacja Żydów w Nagrodach Nobla. Krótko mówiąc, o ile cały Zachód, cała cywilizacja mniej więcej ma, powiedzmy sobie, najdalej liczące powszechną edukację dzieci, to jest ponad 200 lat, to w wypadku Żydów to zostało wprowadzone nakazem religijnym ponad 2000 lat temu. Wyobraźcie sobie po prostu tych wykształconych rolników pomykających po Bliskim Wschodzie. No, kompletny absurd, ale to właśnie stąd się bierze. Warto sobie to przeczytać, bo to jest naprawdę ciekawe spostrzeżenie. Polski kot Leonardo da Vinci. Co się ukrywa, na co wielki mistrz Leonardo da Vinci? Przypomnijmy, to jest człowiek, który zaprojektował ponad pół tysiąca lat temu zaprojektował helikopter. Więc co on ukrył w słynnym obrazie Dama z łasiczką? Czy kot Leonardo da Vinci został złamany w polskim obrazie, w dobrych kioskach, w dobrych empikach? No i teraz Panie jeszcze. Jarosławie, pani zgłosił po 17. Świetna koncepcja. Rzeczywiście udanie się na widzenia do Kamińskiego to świetnie, ale Wąsik też powinien dostąpić tego zaszczytu, że pan się uda na widzenia. No, rozumiem, że to nie będzie jakiś taki. Już nie będziemy się śmieli z tego, jakie to będą widzenia. No, na pewno wydaje mi się, że zgoda na filmowanie takiego widzenia, bo pan na tym panu zależy, no, to już pewnie musi wydać nie tylko dyrektor jednostki, ale pewnie już ministerstwo. Nie wiem, czy taka zgoda będzie wydana, żeby akurat pan mógł się tak pięknie nagrać, że pan idzie i pan tak wspiera na duchu Kamińskiego, bo pan najpierw chce do Kamińskiego pójść. Może być różnie, ale przestrzegam pana, niech pan nie bierze żadnej korespondencji, bo rzeczywiście to, co wysłał Kamiński, to osoby osadzone, mimo tego, że już w stosunku do nich się na razie jakieś śledztwo nie toczy, bo ja tak mówię o Kamińskim, bo zawsze może być więzień śledczo-karny, to naprawdę korespondencja jest cenzurowana. I jeżeli ktoś odbiera tą korespondencję poza systemem tym penitencjarnym, popełnia przestępstwo i niestety ten osadzony, który usiłuje się kontaktować poza tym systemem penitencjarnym na tak zwanym zamku, czyli tutaj, tak jak oni przebywają, tak są osadzeni, no to też jest bardzo poważna rzecz. No, gdyby tego nie było, no to mogłoby być tak, że ludzie, którzy jeszcze nie są zresocjalizowani, to na przykład jakiś szef mafii rządzi mafią z więzienia. Czegoś takiego być nie może. Dlatego są kontrolowane rozmowy telefoniczne. Dlatego jest kontrolowana cała korespondencja. No oczywiście nie wolno kontrolować teoretycznie korespondencji do obrońcy i do urzędów. Tam zaglądać nie wolno. Także panie Jarosławie, niech pan broń Boże od Kamińskiego żadnej kartki nie bierze.
Czy to będzie sfilmowane? No nie wiem, niech pan poprosi do Bodnara, no przecież to jest spokojny człowiek, może się nad tym zastanowi, czy jak pan pójdzie, to będzie pan mógł się tam sfotografować i zrobić te zdjęcia z flagami. Pewnie tylko sam pan wejdzie, dużo osób nie będzie mogło być. Ale jeszcze przypominam, że to nie jest, że pan ma jakieś wyjątkowe prawa, bo z tego co ja wiem, to chyba dwa widzenia w miesiącu. I tutaj już jak chyba zostało wyczerpane. Chociaż tak, nie bądźmy małostkowi. Jeżeli się zgodzi, żeby pan przyszedł, to nic złego. Ale Wąsika też musi pan obdzielić. No przecież szkoda chłopa. Głoduje jeden i drugi. Widzi pan, jak bardzo. To jest dobry pomysł. Gratuluję. A przy okazji zobaczy pan, to tak jakby się szło oglądać nowe mieszkanie w takim bloku, który zostanie wybudowany, prawda? O, moje będzie tak samo wyglądało. Niech pan idzie, niech pan zobaczy. Warto. Zobacz, bo pan, mimo tego, że był takim wielkim opozycjonistą w latach 80., nie miał pan przyjemności być internowany. Nie był pan w więzieniu. Mnóstwo innych tych, których pan się wyśmiewa, których pan uważa, że oni są nieważni, nieistotni. Pan tylko z bratem tutaj obalił komunę, to byli w więzieniu. Ale teraz pan też będzie mógł powiedzieć, że pan był. To jest ważne. Odwagi, panie Wiesławie, proszę działać. Szanowni Państwo, do zobaczenia.